lokalizacja tego festynu w tym miejscu to w pewnym sensie wyróżnienie za integrację i zaangażowanie społeczne mieszkańców osiedla w różnych dziedzinach. Plac zabaw, na którym odbywa się spotkanie, jest pod opieką Rady Sołeckiej. Od 2 lat przekazaliśmy ten teren pod nadzór i opiekę mieszkańców osiedla. Chcę wyrazić ogromną radość, że po raz drugi w tym miejscu mogę się z wami spotkać i widzieć, jak fantastycznie potraficie się bawić, ale jednocześnie pokazywać, że jesteście wspólnotą. To jest taki akcent godny naśladowania i myślę, że on będzie promieniował na cały Inowłódz i na całą gminę. Te festyny wiejskie czy dzielnicowe, tak jak w waszym przypadku, bo śmiało można Zamoście już chyba nazywać dzielnicą Inowłodza, mają taki szczególny wymiar właśnie, bo dowodzą, że nie zamykamy się we własnych domach, że nie próbujemy się izolować, że gmina Inowłódz pokazuje swoją gościnność, że zachęca turystów, a to, wierzcie mi państwo, na pewno z czasem przyniesie sukces, bo chcemy i mam nadzieję potrafimy żyć z turystyki, żyć z tego, co w Inowłodzu jest piękne, niepowtarzalne, przyciągać ludzi, którzy z czasem zaczną zostawiać tutaj pieniążki i pozwolą nam lepiej i dynamiczniej się rozwijać. Kroimy tort na drugi rodzinny festyn na Zamościu, na którym bawią się rodzice razem z dziećmi. Jak smakuje? O, bardzo dobre. Pyszne. Przyjechała? Zatłocka. A jak się tutaj podoba? Bardzo. No i dalej mów. A bardzo mi się podoba, super organizacja. Tak, masa atrakcji dla dzieci, bardzo smaczne jedzenia. Ja przyjechałam z Łodzi z dziećmi. Super zabawa. Nie spodziewaliśmy się, że akurat przy okazji wyjazdu tutaj trafimy na taką fajną zabawę. Bardzo dobre jedzenie. Moc atrakcji dla dzieci. No jestem zachwycona. Żeby nam się nie nudziło, to żeśmy tutaj przyszli porozmawiać, posłuchać, pojeść dobrych rzeczy, smacznego ciasta spróbować. Popatrzeć się ze znajomymi. Popatrzeć na dzieci, spotkać się ze znajomymi. To jest jedyna okazja dla nas jako starszych pań. Tyle mogę powiedzieć. Słuchajcie i łap.
Najbardziej mi się podoba to, że są tańce, jest muzyka i fajne to jest. W ogóle. Bardzo fajne to. A konik ci się podobał? Konik był ekstra. Konik jest łagodny i nic więcej. Kiełbaski były smaczne? No. Bardzo. Jedzenie, picie też jest smaczne. Czy jeszcze coś od siebie możesz dodać? Mogę jeszcze dodać, że były fajne zawody i zamek dmuchany. Dziękujemy. Proszę. Na Zamościu bawimy się już... Manhattanie. Na Manhattanie bawimy się już po raz drugi. Jest super, jest dużo ludzi, są kiełbaski, jest ognisko. Będą ziemniaczki przez pana Kupisa, chociaż nie wiem, czy wolno mi powiedzieć nazwisko. Reklama robi to dla nas po raz drugi. Jest najlepszy, najcudowniejszy i najpyszniejsze ziemniaczki robi. Czyli zapraszamy ogólnie. Zapraszamy, tak. Bawimy się tu wszyscy. Po raz drugi. A w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej. After party to już potem powiem. Po paru słowach. Ale na przykład jak się robi te ziemniaczki, bo my chcemy wiedzieć. Powie pan sekret wspaniałych ziemniaczków? O, dziękuję bardzo. 3 razy trzeba palić ognisko. Aha. Pierwszy raz trzeba napalić, żeby popiół był ciepły. Potem się wsadza ziemniaczki, przykrywa się. Potem znowu jeszcze raz się przekręca ich odwrotnie i dopiero... Znowu się ognisko pali i znowu i tego. No także jak zgrabne ziemniaki. O, to się rozchodzi. To jest bardzo ważne. No, jasne. No i co jeszcze? No to nie, bardzo dziękujemy za te cenne informacje. Jak się podoba w ogóle na pikniku? Mi to bardzo dobrze, bo ja jestem drugi rok. Bo ja jestem już tutaj, już nie mogą mnie opuścić, no muszę być. No i dobrze. To w takim razie dziękujemy za ten sekret i miłej zabawy. Ta była zaplanowana z Funduszu Sołeckiego z myślą o tych, którzy najbardziej na nim zasługują, a więc o tej grupie, która najbardziej zaangażowała się społecznie w różne dziedziny życia. To znaczy i w organizowaniu tutaj poczęstunku na Dniach Gminy Inowłódz, turnieju Sołec, pracach na rzecz tego tutaj ogródka jordanowskiego, bo ja go tak nazywam. Placu Zabaw. Tu panowie wykonują cały czas szereg prac społecznie. Mają mnóstwo pomysłów, inicjatyw. My tylko wspomagamy, więc to jest ogromną sprawą dla Funduszu Sołeckiego, który jest pomnażany dzięki temu, bo z tej jednej złotówki jeszcze jak się społecznie pracuje, można więcej zrobić. I tym bardziej, że samo to spotkanie, sam ten festyn jest organizowany przez samych mieszkańców, prawie samych mieszkańców, przy udziale Rady Społecznej, przy załatwianiu, koordynowaniu tych różnych spraw. To jest taka integracja, że aż się chce robić, naprawdę, nie wiadomo kiedy. Proszę zobaczyć, ile jest jadła, ile jest wszystkiego. Nie? Wspaniała zabawa, więc no, cieszę się z tego i myślę, że jest przykładem dla innych. I cieszyliby się wszyscy, gdyby mieli taką społeczność jak tu na osiedlu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I jeszcze takie jedno pytanie. Czy możemy w przyszłości liczyć, czyli za rok, na kolejny, już trzeci piknik osiedla Zamościa? Oczywiście, jeżeli będziecie zasługiwać, to my mamy z głowy. Nie musimy jako Rada Sołecka się bardzo angażować. Panie wójcie, parę słów na temat naszej dzisiejszej imprezy. Podobało się, nie podobało? Czy za rok będzie kolejna? Cały czas się podoba. To, czy za rok będzie kolejna, to zależy głównie od mieszkańców osiedla Zamoście, bo to oni są organizatorami, pomysłodawcami, no i uczestnikami dzielnymi tego super wydarzenia. Bardzo się cieszę z tej imprezy, drugi raz jestem. Nie wiem, czy ona wcześniej była organizowana, ale ja, jak tu pracuję drugi rok, jestem drugi raz na tej imprezie i uważam, że to jest super pomysł ze względu na to, że angażujemy w to dzieci, że są żywe zabawy, animacje takie, które dzieci integrują, integrują też rodziców. No i pokazujemy Inowłódz radosny, młody, rozwijający się i o to chodzi. Będę zawsze wspierał tego typu pomysły.